Dzień dobry. Zazwyczaj o tej porze roku tutaj w holu Polskiego Radia Białystok było głośno, gwarno i wesoło. Było mnóstwo młodzieży z białostockich i nie tylko białostockich szkół i indywidualnie słuchacze, którzy razem z nami świętowali. W tym roku z powodu pandemii niestety tak być nie może. Dlatego zapraszamy Państwa na spacer wirtualny po Polskim Radiu Białystok. A zaczynamy od tego, co ofiarowali nam słuchacze, radioodbiorniki, których już teraz w domach nie spotykamy, ale dzięki tej kolekcji możemy właśnie popatrzeć, jak kiedyś słuchaliśmy radia. Są takie eksponaty, które nie wyglądają jak radio, a one naprawdę grały. Polskie Radio Białystok to parter i dwa piętra i zaczynamy oczywiście od parteru. A teraz zapraszamy do działu administracji. A wizyta w kolejnym pomieszczeniu ucieszy przede wszystkim tych, którzy interesują się techniką. Zapraszam do serwerowni. To jest w zasadzie jedno z najważniejszych pomieszczeń rozgłośni. Drzwi oczywiście pancerne. Proszę bardzo. Tutaj wszystko się odbywa w tych szafach. Wszystkie komputery wyłączone są do jednej zdjęcia droga. To jest nasza cała infrastruktura kablowa. Z parteru przechodzimy na pierwsze piętro, ale zatrzymujemy się na półpiętrze, bo tu są zdjęcia obrazujące, jak z zewnątrz zmieniało się Polskie Radio Białystok. Być może ktoś z naszych słuchaczy to pamięta, ale dla przypomnienia i dla tych, którzy nie pamiętają, jak ta nasza siedziba na przestrzeni lat się zmieniała, to właśnie są te zdjęcia. Kolejne zdjęcia to zdjęcia gwiazd, które gościły w Polskim Radiu Białystok, na przykład Warius Mangs, Marla Rodowicz, Krzysztof Krawczyk, ale też Sławomir, ten od Miłości w Zakopanem. Ci artyści, ale też wielu innych, których zdjęć tutaj nie ma, albo nagrywali, albo występowali w studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok. Tak wygląda studio Rembrandt Polskiego Radia Białystok, z którego nadajemy też na naszej antenie koncerty live. Ale żeby te koncerty czy też nagrania mogły tu się odbywać, to oczywiście ktoś musi nad tym panować. Dla mnie to pomieszczenie, do którego za chwilę wejdziemy, jest czarną magią, ale są w Polskim Radiu Białystok specjaliści, którzy świetnie na tym się znają. Rozjaśniając tą magię, mamy tutaj 40-ścieżkowy stół analogowo-cyfrowy wraz z systemem rejestracji Pro Tools, który pozwala nam nagrywać to, co się dzieje w studiu koncertowym. I otwieramy kolejne drzwi. Zapraszam. I tu mamy studia nagrań. Między innymi w tym studiu S4 nagrywamy reklamy. I tu możemy przejść do kolejnego studia, gdzie też robimy różne nagrania, ale to studio służy też jako takie awaryjne. W razie gdyby w tym głównym studiu coś się stało, to stąd właśnie nadajemy nasz program.
kolejne pomieszczenie. Właśnie stąd nadajemy program Polskiego Radia Białystok. Jeśli słuchacie Państwo radia, to właśnie słyszycie to, co mówi osoba, która siedzi w tym pomieszczeniu, w studiu numer 2. Radio to słowo, ale radio to też muzyka, która towarzyszy nam przez całą dobę. I to właśnie są osoby odpowiedzialne za to, żeby ta muzyka w Polskim Radiu Białystok była jak najlepsza. Kolejne pomieszczenie, fonoteka. Zawsze powtarzam, że jest to miejsce, w którym w Polskim Radiu Białystok jest największy porządek. A dlaczego? Przekonamy się właśnie teraz. Tu są nasze wszystkie płyty. Ile mamy tych płyt? Mamy 25 tysięcy z muzyką rozrywkową i ponad 2 tysiące z muzyką klasyczną. Każda płyta ma swój numer i właśnie to jest ten porządek, o którym zawsze mówię. Bo one są skatalogowane i to wszystko jest też w komputerze. Prowadzone do komputera, tak. Radio to przede wszystkim głos, ale oczywiście w obecnych czasach bez strony internetowej, bez obecności w mediach społecznościowych żadna porządna firma istnieć nie może. I to jest właśnie miejsce, gdzie nasi koledzy i koleżanki pracują nad tym, żeby w sieci wszystko grało. Spacer po pierwszym piętrze Polskiego Radia Białystok kończymy w kolejnym studiu nagraniowym S5. Mamy bardzo trudny okres pandemii, nasi słuchacze są w stresie, my też jesteśmy w stresie, staramy się cały czas być na bieżąco, odpowiadać na wszystkie ich wątpliwości, pytania dotyczące ograniczeń, stref, funkcjonowania w tych trudnych czasach. Przygotowuję się właśnie do rozmowy, także przepraszam. Wizytę na drugim piętrze rozpoczynamy od pomieszczeń, do których wchodzimy z drżeniem serca, bo nie wiemy, czy będzie pochwała, czy wręcz przeciwnie, ale dziś chyba mogę być spokojna, bo jestem przekonana, że wszyscy powitają nas tu uśmiechem. Tu pokój prezesa. Prezes jest dziś w delegacji, ale powita nas dyrektor programowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam. Drzwi do gabinetu dyrektora również są otwarte, nie tylko radio. Niestety nie możemy przyjąć wszystkich osobiście, ale tym razem właśnie proponujemy spacer wirtualny. Pod koniec miesiąca zaprosimy tych, którzy chcieliby spełnić się w sztuce, w pracy dziennikarskiej, do odwiedzania nas osobiście. Ale proszę słuchać oddzielnych ogłoszeń. Do zobaczenia. Sport to bardzo ważna dziedzina naszego życia i sport jest bardzo ważny w Polskim Radiu Białystok. Redakcja sportowa zaprasza. Ślepsk Suwałki czy Jagiellonia Białystok? Ani jedno, ani drugie. Miał być weekend dookoła Polski. 1 października Rzeszów, Ślepsk. 3 października Pogoń Jagiellonia, 4 października Suwałki, Warta Zawiercie. Covidek popsuł wszystko. Sobota, niedziela i czwartek też zresztą, Chwierkowa 1. Ale robimy mecze, staramy się, może już 11 będą Suwałki, 17 będzie Lech Jagiellonia. Wyjdziemy do ludzi. A to jest miejsce, w którym ja i inni reporterzy najczęściej pracujemy, gdy przyjeżdżamy z nagrań, z terenu i tu montujemy dźwięki. Dźwięki, które ukazują się w naszym programie, między innymi w wiadomościach, a tu z kolei jest pomieszczenie, gdzie te wiadomości powstają. A nad wszystkim czuwa nasza kierowniczka. Zapraszam, to jest właśnie ten pokój.
duży pokój, bo tutaj 20 dziennikarzy powinno się zmieścić. Oczywiście w czasach pandemii wygląda to trochę inaczej. Wszyscy pracujemy zdalnie i przed monitorami komputera, ale czuwamy nad wszystkim, o czym mogą się Państwo przekonać co godzinę w wiadomościach. Wszystko wiemy bardzo dobrze. Dzień dobry, to jest bardzo gościnna redakcja kultury w Polskim Radiu Białystok. Zresztą nie muszę dużo mówić, wystarczy popatrzeć, bo to co mamy na ścianach, czyli plakaty, afisze teatralne i z Białostockiego Teatru Lalek, i z Teatru Wierszali, i z Teatru Dramatycznego mówią same za siebie. Zapraszam! Witamy serdecznie w redakcji reportażu. To tu powstają audycje, których możecie Państwo słuchać o 17.15 i 22.15. Reportaż to jest takie małe dziełko, które wciąż w radiu publicznym jest pielęgnowane i mamy nadzieję, że tak będzie do końca świata. I na tym kończymy nasz wirtualny spacer. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nawet najlepsza technika i najlepszy film nie zastąpią osobistych spotkań. Wierzymy, że za rok będziemy mogli gościć tu naszych słuchaczy. A za dziś dziękujemy.